Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ave Maria. Dzisiaj niedziela szczególna i chyba moja ulubiona w ciągu całego roku. Przepełniona czymś bardzo niezwykłym. Oczywiście wiemy, że największa niedziela w ciągu całego roku i niedziela, w której jest najwięcej i największy odsetek nasycenia radością, to jest oczywiście niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Ale dzisiaj jest taka nadzieja, taka niedziela, która jest dla mnie bardzo szczególna, ponieważ pierwsza rzecz, jaka mi zaraz przychodzi do głowy i dlaczego przychodzi, zobacz, że jutro, czy w tę niedzielę, w trzecią niedzielę Adwentu, ksiądz ubiera szaty koloru różowego. I możesz zastanawiać się, dlaczego różowy. Niektórzy mówią, że obciachowy i w ogóle jak można ubrać się na różowo. Różowy w liturgii ma bardzo wymowne znaczenie. Po pierwsze, w chwilach pokuty i tego fioletowego koloru, który jest przeniknięty cały Adwent, w chwilach takiego niepokoju, jakiegoś żałowania za grzechy, wchodzenia w pokutę, w naprawianie siebie, w nawracanie siebie, kolor fioletowy zostaje zabarwiony kolorem białym, jakby rozjaśnionym. I fiolet zamienia się w taki róż, zamienia się w coś jaśniejszego. Tak jakby Bóg chciał ci dać, i dlaczego to lubię, bo zawsze kojarzy mi się to z tym, że Bóg nam daje w naszym życiu i w chwilach naszych krzyży, naszych niepowodzeń, naszych jakichś trosk, zmartwień, smutków, daje nam chwilę koloru różowego. Wtedy, kiedy my przeżywamy te fioletowe chwile naszego życia. Post naszego życia, adwent naszego życia. Wtedy Bóg przychodzi i są takie momenty w teologii duchowości, one są bardzo, bardzo znaczące na płaszczyźnie rozwoju życia duchowego, że Bóg przychodzi z jedną jakąś taką łaską, z takim pocieszeniem, że Bóg tak jakby chciał na chwilę rozjaśnić ci twoją przestrzeń życiową, twoją przestrzeń ducha, abyś się nie załamał w drodze, abyś się nie poddał, abyś ciągle odnawiał swoją ufność względem Niego. I to jest naprawdę coś niesamowitego, że może ci to przypominać, tak jak mnie to przypomina, że Bóg nie zostawia cię samego na drodze twojego nawrócenia. Na drodze twojej walki duchowej, na drodze twoich trosk, twoich niepowodzeń, Bóg nie zostawia cię samego. I czyż to już nie jest powód do radości i do świętowania? Nie jesteś sam. On jest jak dobry pasterz, który swoją owcę zagubioną szuka, którą przyprowadza, przytula do swojego serca. To jest takie niesamowite, to jest takie pociągające. Jest jeszcze inne znaczenie koloru różowego w jutrzejszej niedzieli, niedzieli Gaudete, niedzieli radości. Może kiedyś zdarzyło ci się w życiu, że wstałeś trochę wcześniej, przed świtem, przed brzaskiem, przed tym, jak zaczęło wstawać słońce i widziałeś na niebie to zjawisko, zjawisko różowego nieba. Zobacz, to różowe niebo, ta jutrzenka, jest zapowiedzią, że już blisko wstanie dzień, że już blisko pełnia radości, że już blisko słońce wzejdzie i napełni cię nowym blaskiem. Zobacz, że jutrzenką i tą, która zapowiada przyjście Jezusa, i tą, która zapowiada przyjście radości, pełni czasu, jest nikt inny jak sama Maryja. Zobacz, że mówi się o Maryi jako
jutrzence, prześlicznej jutrzence, jako tej, która przychodzi jakby zwiastować dzień, zwiastować jasność. W akatyście jest: witaj, przez którą jaśnieje radość, witaj, przez którą przyjdzie dzień, witaj, przez którą przyjdzie właśnie ta jasność, która zwiastujesz jasność. I zobacz, z jednej strony bardzo mnie to zachwyca, że Bóg nie zostawia nas samych sobie w tej walce i w tym kolorze fioletowym naszego życia, a z drugiej strony zobacz, oprócz swojej obecności jeszcze spodobało mu się, aby dać nam matkę, aby dać nam Maryję, całą piękną, niepokalaną, osłoniętą od grzechu, osłoniętą przed grzechem, o całą okrytą płaszczem sprawiedliwości. Słuchaj tych czytań dzisiaj, wracaj do nich, które liturgia Kościoła dzisiaj nam daje. Bo zobacz, co się dzieje. Pan jest blisko i twoje serce już dzisiaj niech wyczuje. Zobacz, że w niektórych kościołach pojawią się kwiaty przy ołtarzu, których nie ma przez cały Adwent i cały Wielki Post. A ten dzień jest szczególny, bo już się zaczynamy cieszyć tym, że Pan przychodzi. Już jest ten moment takiego napięcia, wielkiego wyczekiwania. I zauważ, że ta trzecia niedziela Adwentu jest w drugiej części Adwentu. W tej części od 16 grudnia. Mówiłem już, że ta pierwsza część jest przygotowaniem na paruzję, na twoją śmierć, na twoje spotkanie z miłosiernym sędzią i sprawiedliwym. A ta druga część Adwentu to jest już bezpośrednie przygotowanie do świąt. I zobacz, co się dzieje. W pieśniach przygotowanych na drugą część Adwentu już jest ten czas, już jest ta nuta bardziej radosna. Ta nuta bardziej mówiąca o zwiastowaniu Maryi, o tym, że Archanioł przyszedł, że powiedział: raduj się pełna łaski. Chaire ke charitomene. Raduj się pełna łaski. Pan z tobą. I usłysz w tą niedzielę, w tę niedzielę, usłysz to wielkie zaproszenie cię do radości. Nawet jeżeli w twoim życiu jest wiele, wiele smutków, jeśli denerwują cię twoi przełożeni, jeśli denerwują cię może twoi rodzice, może wykładowcy na uczelni, może twój szef w pracy, może ktoś ci sprawia przykrość, może twoi rówieśnicy ci ubliżają, albo mówią ci po prostu, że jesteś nawiedzony, bo wierzysz w Boga, to ty dzisiaj, w tę niedzielę, zostaw to na boku. Zostaw to na boku. To jest czasami też tak w naszym życiu, jak spotykamy się z kimś bardzo ważnym w naszym życiu, dla naszego życia, z kimś bardzo ważnym i ma to być jakieś spotkanie, nie wiem, z prezydentem, z Ojcem Świętym, z jakimś dostojnikiem kościelnym, z jakimś aktorem, czy jeszcze kimś innym dla nas ważnym, to zostawiamy jakby te nasze problemy na boku i jesteśmy skupieni tylko na tym momencie, tylko na tej osobie. Dzisiaj zapraszam cię do tego, żebyś zostawił te wszystkie fioletowe historie twojego życia, ten smutek, to zapatrzenie się w swoje sprawy. Zostaw to i zobacz na tego, który przychodzi, który już jest za drzwiami, który już w łonie Maryi czeka, aby się wydostać z niego i przyjść na świat. Z Arki Przymierza wychodzi obecność Boża. A Bóg powiedział w Starym Testamencie: wysłucham każdej modlitwy, która będzie zanoszona przy Arce. Zobacz, Arka Przymierza zaginęła. Żydzi przychodzili do świątyni i zastanawiali się, co teraz począć, czy Bóg wysłucha naszych modlitw? Jasne, że nie. Powiedział, że wysłucha wszystkich modlitw, które będą zanoszone przy Arce. A skoro Arki nie ma, to jakby ta relacja jest też zakłócona z Bogiem. I zobacz, co się dzieje. Arka zaginęła, nie mogą jej odnaleźć, próbują odkrywcy, archeolodzy. A Bóg co zrobił? Dał ci Maryję, Arkę Przymierza. Nową Arkę.
W tej scenie zwiastowania, którą będziesz słyszał na dniach, jest powiedziane, że Bóg ochroni cię cieniem i moc Najwyższego ochroni cię cieniem. Dosłownie zacieni cię. I wyobraźcie sobie, że tam jest użyte to samo słówko z języka greckiego, co właśnie w Starym Testamencie przy Arce Przymierza, który okrywał obłok. Arkę Przymierza okrywał obłok i właśnie to słówko zacieni cię, zaobłoczy cię, jest użyte to samo, identyczne słowo jak do Arki Przymierza. Co więcej, Maryja później pójdzie do Elżbiety i święty Jan poruszy się, dzieciątko w mym łonie, powie Elżbieta. Poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie, a w języku oryginalnym, w języku greckim jest powiedziane i zatańczyło dzieciątko w moim łonie. I to samo słówko użyte jest do Dawida, który tańczy przed Arką Przymierza, do proroka Dawida w Starym Testamencie. Zobacz, Maryja, nowa arka. Czyż nie każda modlitwa, która zanoszona jest przy arce, będzie wysłuchana? To jest kolejny powód do radości, do świętowania dzisiaj, że Bóg oprócz swojej obecności, oprócz rzucenia ci nadziei, cienia nadziei na twoje problemy, na wyjście z twoich problemów, na wyjście z twojego egoizmu, zapatrzenia w siebie, na wyjście z twoich upokorzeń przez innych, na wyjście z jeszcze innych przykrych wszystkich sytuacji, Bóg daje ci swoją obecność i obecność Arki Przymierza. Arki Przymierza, w której jest obecność Boża. Zapraszam cię dzisiaj do tego radowania się. Raduj się tym. To jest dla ciebie, to jest twoje. I tylko jeśli chcesz, możesz podejść do tej Arki Przymierza. Do tej arki, która jest zaobłoczona obecnością Bożą, w której jest sama obecność Boża, która jest pełna łaski, przesiąknięta łaską. Możesz podejść, możesz to zrobić. To jest dla ciebie, tylko i wyłącznie. Bóg traktuje cię indywidualnie, traktuje cię bardzo szczególnie, zna cię po imieniu i woła cię po imieniu. Woła cię po imieniu. Usłysz dzisiaj też swoje imię. Imię wypowiedziane przez Boga i wypowiedziane przez Maryję. I pozdrawiaj Matkę Bożą w tych ostatnich dniach Adwentu. Mów do niej często w ciągu dnia Ave Maria. Mów do niej często. Powtarzaj jej to nieustannie. Staraj się wypracować w tych ostatnich dniach też taką gotowość serca do pozdrawiania Maryi. Będziesz powtarzał słowa anioła Gabriela. Ave Maria. Witaj, Maryjo, raduj się, Maryjo. Chaire Maria, che charitomene. Chaire Maria, raduj się, Maryjo, bo Pan jest blisko. I pamiętaj, że za każdym razem, kiedy ty pozdrawiasz Maryję, kiedy wypowiadasz jej imię, ona za ciebie wypowiada imię Jezus. Ona za ciebie, w twoim imieniu jakoby, wypowiadała imię samego Boga. I możesz być spokojny swoim nabożeństwem do Maryi. W tym nabożeństwie nie da się przeholować, bo Maryja zawsze weźmie twoją rękę i położy ją na dłoni maleńkiego Jezusa. I Maryja zawsze weźmie twoją rękę i położy ją na dłoni Jezusa, położy ją na sercu Jezusa. Maryja zawsze przyprowadzi cię do Boga. Nigdy nie odbierze sobie chwały, którą ty jej dajesz. Ona zawsze tę chwałę obróci na korzyść twoją, bo tak się Bogu spodobało. I niech ten argument nam wystarczy. Pozdrawiaj Maryję. Mów jej często Ave Maria, tak jak powiedział do niej Archanioł Gabriel. Niech to też pozdrowienie maryjne wyczula cię. Jakby pilnuje cię w duchowości. Niech będzie strażnikiem, abyś nie grzeszył, strażnikiem w walce przeciwko pokusom. Zobacz, ile ci dałem powodów dzisiaj przedstawiłem, bo dał ci je Bóg, ale ile ci przedstawiłem powodów do radości. Więc dzisiaj nie smutaj, nie narzekaj,
Nie plotkuj, nie obmawiaj, niech twój język nie jędzi, nie narzeka. Jesteś chrześcijaninem, dzieckiem radości. I masz wiele powodów do radości. I masz wiele powodów do tego, żeby dzisiaj pokolorować swoje życie na różowo. Niech ten fiolet zmieni się w róż. Niech ten róż w końcu uwielbia Boga. Uwielbiaj Boga i krzycz Ave Maria razem z Archaniołem. Krzycz do Arki Przymierza. Krzycz do Bożej obecności. Niech nam wszystkim się tak stanie, niech serca się rozradują. Poczuj tę radość i pozwól sobie na radość. Pozwól sobie w tę niedzielę też na jakąś przyjemność. Nie wiem, kup sobie dobre ciastko, zafunduj sobie wyjście do kina albo obejrzyj w domu dobry film, jakąś komedię. Może zjedz coś lepszego. Dzisiaj jest czas dla ciebie. Bóg chce ten czas przeżyć z tobą. Maryja chce przeżyć ten czas z tobą. Zaproś znajomych, wypij z nimi dobry napój, otwórz kole, zagraj w grę, zrób cokolwiek, ale zrób coś, żeby cię to rozradowało. Raduj się, raduj się. To jest główne przesłanie dzisiejszej liturgii, abyś wyśpiewywał z Maryją: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim. Raduj się w Bogu. Radość w Panu niech będzie twoją ostoją. Powiedz dzisiaj diabłu, że on nie ma szans, bo ty jesteś dzieckiem radości. I powiedz mu: Spadaj, diable! Nie masz czego tu szukać w moim życiu. Jestem dzieckiem radości, bo należę do Boga i Maryja jest moją matką. I nie bój się. Nie bój się. Raduj się. Dzisiaj to moje, ta moja Pareneza jest pełna pocieszenia i pełna radości, ekspresji. Niech tak zostanie. Niech nam się tak stanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ave Maria.